Moi drodzy, słuchajcie audycji, odcinek specjalny, a my mamy już telefoniczne połączenie z Waldemarem Kluzą. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich, Waldemar Kluza. Czas leci bardzo szybko, a od memoriału no, minęło już troszeczkę dni, troszeczkę tygodni także, ale wspaniałe rozpoczęcie sezonu. Memoriał Mariana Bublewicza i Janusza Kuliga, zakończony twoim zwycięstwem. Zwycięstwem, które... No myślę, przejdzie do historii, ale jest także dla ciebie bardzo ważne, bardzo istotne z tego względu, że no kochasz również rajdy samochodowe, przecież tych dwóch wspaniałych zawodników no z rajdami samochodowymi są no, złączeni bardzo mocno i ta pamięć o nich jest ogromna, prawda? Tak, oczywiście Marian Bublewicz, Janusz Kulik to moi idole za młodych lat. Kibicowałem ich, oglądałem ich na trasach. Mhm. Bardzo fajnie walczyć i wiedzieć, co przejechać dla nich te parę odcinków specjalnych, a wygrana to już w ogóle coś fantastycznego. No tak, przejechać w takim tempie, no to już w ogóle bajka i myślę, że o tej wygranej na pewno marzyłeś, ale nie tylko ty chciałeś wygrać, prawda? Tak, oczywiście, że tak. W tym roku wszystko udało się na 100%, nikt nas nie zawiódł, bo zawsze gdzieś jakieś problemy techniczne w Wieliczce nas męczyły. Nie wiem, czy to z przyczyny tego, że jestem z Wieliczki i nie dopisywało mi szczęścia, za bardzo może chciałem. Teraz wyluzowałem totalnie, wszyscy zrobili świetną robotę, ja chyba też i cel żeśmy osiągnęli. No osiągnęliście bardzo dużo i myślę, że takie rozpoczęcie sezonu, tak jak powiedziałem, jest w zasadzie wymarzone, bo tych zawodników, którzy walczyć chcieli, było również sporo. Ale mnie ciekawi coś innego, bo na co dzień, można powiedzieć, startujesz w górskich samochodowych mistrzostwach Polski. Zaraz sobie o tym troszeczkę porozmawiamy, no, a przecież Memoriał to bardziej zbliżony do rajdów samochodowych jest. W rajdach również startujesz okazjonalnie. Gdzie jest twoje serce bardziej? Bo czasami to jest, gdzie są możliwości, a gdzie jest serce? Czy twoje serce jest bardziej po stronie rajdów samochodowych, czy po stronie wyścigów górskich? Moje serce jest, wydaje mi się, w rajdówce. Jeżeli ktoś no ma jakieś pojęcie, jakieś umiejętności, potrafi się odnaleźć wszędzie. Wiadomo, że doświadczenie ma większe w wyścigach górskich jak w rajdach, bo tych kilometrów jest mniej przejechane, rajdy są bardziej nieprzewidywalne. Ale wiadomo, jak znamy mniej więcej położenie terenu, to tutaj nas w zasadzie nie jest w stanie nic zaskoczyć, więc tak. No, trzeba cisnąć do przodu i mogę się odnaleźć i w samochodzie rajdowym, i w samochodzie wyścigowym, i na trasie wyścigu górskiego, i na odcinku specjalnym. No i to jest fantastyczne i myślę, że udowadniasz to i pokazujesz, że no wiesz, jak kręcić kierownicą w samochodach różnej mocy przecież, a samochód, którym startujesz i samochód, którym wygrałeś Memoriał, do słabych samochodów nie należy, to samochód o ogromnej mocy, samochód proto, prawda? Tak, tylko że Memoriał jechaliśmy w specyfikacji rajdowej, tak? To nie był samochód wyścigowy, zupełnie przestrojony samochód, został już na barwórkę warszawską. Pod rajdy, zmienione zawieszenie, zmieniona specyfikacja silnika, także jechaliśmy no, podobnym samochodem, jakim jechali moi koledzy Fordami Fiesta czy Lancerami, o bardzo podobnych mocach, także tutaj nawet tak szybki samochód, jakim poruszam się w wyścigach górskich, to wręcz przeciwnie, by tylko przeszkadzał. Tak, zdecydowanie. No, taki samochód no, często za duża moc nie jest pomocna. Zdecydowanie w takich odcinkach, gdzie czasami trzeba jechać no, na pół gwizdka na niektórych zakrętach, a taki samochód tak, może być po prostu za mocny. Nawrotów i tak dalej. A powiedz, jak ci się prowadzi samochód proto? Jak lubisz takie samochody? Bo no, nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale jesteś takim zawodnikiem, który no był jednym z pierwszych w Polsce, który w tym kierunku zaczął myśleć i który takie auta, takie proto zaczął budować i zaczął nimi jeździć. Tak, dokładnie. Pierwsze proto zbudowaliśmy w 2014 roku. Sam ze swoimi ludźmi walczyliśmy nad projektem Mitsubishi Colta. Zrobiliśmy, przejeździłem im dwa sezony. Nie mieliśmy żadnego problemu z prowadzeniem. Bardziej nas tam zabiła troszeczkę moc silnika, z którą nie za bardzo żeśmy dali rady i jakby odpuściliśmy. Przesiadka do Fiesty, bardzo podobny samochód, co mogę powiedzieć. No jeżeli jest wszystko wykonane tak jak trzeba, nikt nie popełni błędów, to te samochody się prowadzą i tak widać, nie ma problemu z nimi. No to takie myślę dobre rozwiązanie dla motorsportu, prawda, samochody klasy proto, bo wyglądają bardzo ciekawie, wyglądają bardzo dobrze, bardzo współcześnie, tak możemy powiedzieć, a równocześnie no, jest duża swoboda w tym, jaki silnik zastosujemy. Zazwyczaj jest to chyba silnik z Mitsubishi Lancera, który no niestety projekt Lancera nie jest kontynuowany i nie ma jedenastki, ale ciekawe rozwiązanie.
no, które powoduje, że motorsport może żyć takim, takim ciekawszym życiem. Dokładnie, silnik nie kosztuje 20 tysięcy euro, tylko 30 tysięcy złotych. No. Tym się różni, przez to można tutaj dużo więcej sobie pozwolić jak nad samodami R5 czy WRC, także tutaj jest zupełnie inne też podejście finansowe i przez to możemy jeździć szybko tymi samochodami w miarę po normalnych kosztach. A powiedz, czy sami budujecie takie samochody, czy sami budujecie proto? W tym momencie, no tutaj w Polsce już jest parę firm, które zajmuje się budową proto. Ja w tym momencie skończyłem na projekcie Colta, ten samochód, który pożyczałem, to ja go nie budowałem z chłopakami, któryśmy wypożyczali samochód, jest to jest wypożyczony samochód z firmy Bacat Skills. Samochód ciekawy, samochód, którym no, również można by jeździć w mistrzostwach Polski. Czy nie marzysz o rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski? No oczywiście marzy się o dużo rzeczach. Wszystko zależy od finansów. No tak. Na razie jakby jesteśmy w wyścigach górskich i nie zmieniamy tego, na to mamy wszystko poukładane i po prostu no nie sądzę, żeby na razie było też rajdy, to są też zupełnie inne finanse. Inne kilometry nawet pokonywane podczas każdego weekendu, to jest zupełnie inna bajka, ale gdybyś miał zachęcić słuchaczy, którzy na przykład kochają rajdy samochodowe, a nigdy nie byli na wyścigach górskich, gdybyś miał ich zachęcić do tego, żeby przyjechali, zobaczyli, jak wyścigi górskie wyglądają w Polsce, to jak byś to zrobił, powiedz? Myślę, że dla kibiców, którzy nie byli, to bardzo chętnie zapraszam, żeby przyjechali zobaczyć. Przede wszystkim mogą siedzieć w jednym miejscu przez cały dzień, przez cały weekend w zasadzie. Nie ruszać się nigdzie, tylko siedzieć na trasie i oglądać, jak zjeżdżają i wyjeżdżają pod górę. I to jest fajne. No, w rajdach jest troszeczkę gorzej, bo trzeba się przemieszczać. To odcinki idą jeden za drugim. Natomiast dla młodych zawodników też fajna sprawa rozpoczęcia przygody w wyścigach górskich. Można fajnie powalczyć z torem jazdy, a co powoduje tak naprawdę podstawę do dalszego rozwijania się. To jest, jeśli chyba tor jazdy, przyczepność. No, wyścigi górskie bardzo dobrze na to wpływają. No to jest ciekawa dyscyplina. No i chociaż słowo wyścigi często kojarzy nam się z walką bok w bok, no to tutaj startujecie jak w rajdach samochodowych, w odstępie czasowym, chociaż nie zawsze, bo często no, zdarzają się sytuacje, że spotykacie się na trasie i myślę, że tutaj też masz doświadczenie, no niekoniecznie dobre z tym spotykaniem innych na trasie, prawda? No tak, jedziemy co minutę i jeżeli się coś stanie przed nami, no to też nie sędzia zareaguje nieodpowiednio. Tu miałem też parę w życiu przypadków, gdzie było niewesoło, no ale w rajdach też można się spotkać jeden za drugim, nawet jadąc na dłuższym odcinku, także takie rzeczy się zdarzają. Różne przygody się wydarzyć mogą. A powiedz, dlaczego motorsport, dlaczego samochody? Jak to się u ciebie zaczęło? Jesteś obecny już od wielu lat, wiele sezonów w górskich samochodowych mistrzostwach Polski na bardzo wysokim poziomie, ale powiedz, jak to się u ciebie zaczęło? Skąd wzięła się u ciebie pasja do szybkiej jazdy samochodem? Myślę, że tata mi te geny przekazała, że jestem tego na pewno pewien, bo też ścigał się w Radzie Żubrów i tam jak 30 lat temu w różnych innych pojazdówkach, więc na pewno przekazane są od niego te geny, tak, we krwi to masz, prawda? Masz we krwi szybką jazdę samochodem. My żyjemy od malutkiego, u nas były samochody, tata miał samochody, jeździliśmy na motocyklach od 5 roku życia, ja w samochodzie siedziałem od 2 klasy podstawowej, także już jeździłem samochodem, muszę się pochwalić. Tata się chwali do tej pory. No to szybko, bardzo szybko. Taki mały bąk już siedział za kierownicą i był w stanie jechać, więc to już przekazane jest po prostu od taty naszego. A coś oprócz samochodów i motocykli, coś, co nie ma silnika może, czy jest jakaś dyscyplina może sportu, która cię kręci? No, na rowerze jeżdżę dużo, ale to dla sportu, dla swojego zdrowia. Dla utrzymania kondycji też, no bo w samochodzie trzeba mieć tą kondycję bardzo, bardzo wysoką. Dokładnie, no raczej to wszystko, skutery wodne, wszystko, co tylko z motorem może dawać jakieś przyspieszenie, to mnie kręci. No i mówiłeś o tym, że no szybko zasiadłeś za kierownicę samochodu, ale kiedy zdecydowałeś się na ten wyczyn, na wyczynową stronę samochodów i opowiedz coś o swoim pierwszym starcie, jak do niego doszło i dlaczego do niego doszło? 8 lat jestem jakby już przy wyścigach górskich bardzo blisko. Wcześniej to próbowałem w kręciołkach, ale to było dawno, dawno, dawno temu. Okazało się, że tam nieźle też mi wychodziło. Miałem Renault Clio,
Wtedy to był niesamowity samochód. 150 koni. I tak się zaczęła przygoda, a tak naprawdę taką już poważną przygodę zacząłem z Lancerem. Od pierwszego wyścigu, który udało mi się wygrać w deszczu w Koczynie, wtedy ze słabym bardzo Mariuszem Stecem, zrobiłem taką niespodziankę w debiucie. Wygrałem wyścig górski. Było coś niesamowitego dla mnie i dla wszystkich. To się nie cieszył na pewno Mariusz wtedy, prawda? No nie, nie był zadowolony. Podobno zepsuła mu się wycieraczka. No a przecież cała rodzina no mocno związana z marką Mitsubishi. A dlaczego Lancery są bardziej w wyścigach popularne niż na przykład Subaru? Mają lepszy, bardziej wytrzymalszy silnik. Można więcej koni wybudować na tym silniku. Są bardziej nie wybaczają, natomiast dlatego, że nie wybaczają, są szybsze. No. Nie można w nich popełnić błędu, natomiast można bardzo szybko jechać po zakrętach. Szybkie samochody, emocjonujące samochody i tak jak mówiłem, no szkoda, że nie ma edycji Evo 11 na przykład i Mitsubishi poszło w zupełnie inną stronę, no bo piękna historia, prawda? Twoje ulubione Evo, powiedz. Dokładnie, my też na tym bazujemy, że Mitsubishi nie robi dalszego kroku, gdzie to była tak naprawdę jedna jednostka, z której można było robić te samochody i to zaczyna się kończyć też na tych samochodach, coraz mniej części i tak dalej, i tak dalej, i to będzie poważny problem, ale... No, pewnie kilka tygodni rozmawiałem w radiu z Mariuszem Stacem i zapytałem się, co się stanie, kiedy zabraknie części, kiedy zabraknie podzespołów z Lancerów, bo w tej chwili są sprowadzane czy ze Stanów, czy też z innych krajów. No, powiedział, że wtedy tato będzie planował budowę własnego silnika. Zobaczymy, jak takie coś się może powiedzieć, chociaż brzmi to skomplikowanie, ale zobaczymy, jak będzie wyglądała przyszłość. A jakie jest twoje ulubione Evo? Chodzi mi o nadwozie, które najbardziej ci się podoba, od Evo 1 do Evo 10. No, ja jestem zakochany w Evo 9. Próbowałem tam kolegów Evo 10, tam nie mogę się przekonać, jest to już większa kolubryna, cięższa i chyba ta dziewiątka, szóstka też była piękna makina. No, piękne auto, zobacz ile lat dziewiątka już jest obecna na rynku i cały czas tym samochodem można jeździć szybko i z ogromnymi sukcesami, prawda? Dokładnie tak, także szkoda, że ta era się kończy, ale może Mitsubishi jeszcze coś wymyśli, jeszcze mamy. No zobaczymy, mam nadzieję, że to będą dobre lata dla motorsportu, zobaczymy czy też jak będą wyglądały samochody na przykład elektryczne, bo takie plany samochodów wyczynowych elektrycznych też są, całkiem ciekawe parametry, ale to już zupełnie inna bajka, prawda, zupełnie inny świat. Nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam jeszcze elektryki. Tak? No, ale już takie samochody i tego typu testy już gdzieniegdzie możemy zaobserwować, ale mam nadzieję, że nie za szybko ta era jeszcze nastąpi, bo przecież dźwięku samochodu spalinowego, silnika spalinowego nic nie zastąpi, prawda? No tak mi się wydaje, choć świat nas zaskakuje i też podglądam, patrzę co te elektryki robią, ile koni się wyciąga, jak to działa. No zobaczymy. No, zobaczymy. I co wymyślą, idą w tym kierunku i pewnie coś wymyślą. Czas pokaże. Pytanie od słuchacza. Czy nie myślałeś kiedyś o wyścigach płaskich? Oczywiście, że też zastanawiałem się, myślałem. No, nie da się wszystkiego robić. Mam też jeszcze firmę, pracę i to wszystko do ogarnięcia. To rodzinę, która już po prostu chciała mnie zabić za wyścigi. Ale jakoś sobie to poukładałem. Jest lepiej w tym tematu, nie da się wszystkiego robić. Nie da się wszystkiego naraz robić, ale wielu rzeczy by się chciało spróbować, oczywiście, że tak. No to powiem ci tak, ja ci życzę tego, żebyś spróbował rajdu do Mistrzostw Polski, takiego całego rajdu do Mistrzostw Polski, żebyś na przykład samochodem Proto mógł wystartować i myślę, że wielu przecierałoby oczy ze zdziwienia, bo jesteś zawodnikiem, który udowadnia, że potrafi jeździć bardzo szybko i myślę, że zrobiłbyś to również na rajdzie płaskim. Chciałbym, mam nadzieję, że kiedyś się uda. W niedużej przyszłości jakieś tam plany są. Jeszcze musimy parę rzeczy poukładać, dogadać ze sponsorami i zobaczymy, jak to wyjdzie. A czego ci mogę życzyć przed rozpoczęciem tego sezonu? Sezonu 2017? Myślę, że przede wszystkim zdrowia i szczęście przy motosporcie też jest potrzebne. No to powiem ci tak, żeby to zdrowie było, żeby było szczęście, ale także chcę ci życzyć wszystkiego dobrego i twojej rodzinie, i twojemu zespołowi z okazji świąt wielkanocnych, bo ten czas się zbliża, żeby to był taki czas, kiedy
Chociaż nie mówiliśmy już o samochodach elektrycznych, ale jeżeli chodzi o człowieka, o ładowanie akumulatorów, żeby te akumulatory były pełne, żebyś miał energię, którą pokazujesz w fajny sposób i żebyś walczył i żebyś się tym sportem bawił w sposób jak najlepszy potrafisz. Dziękuję bardzo, też wszystkich wesołych, zdrowych, spokojnych świąt życzę. A te słowa wypowiadał dla Państwa Waldemar Kluza. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że będziemy w kontakcie w tym sezonie. Trzymaj się ciepło, cześć. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, do widzenia.